W imię Boga Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. W ten niedzielny poranek 3 marca pragnę Was serdecznie powitać, drogie siostry, drodzy bracia w Chrystusie Jezusie i pozdrowić Was z parafii w Suwałkach. Dziś mam nadzieję, że tak jak i u nas jest piękny dzień i wspólnie możemy go rozpocząć od słuchania się w Boże Słowo, które książeczka z Biblią na co dzień podaje nam z dwóch miejsc z Księgi Przypowieści z Króla Salomona, z 28 rozdziału 13 werset i z Ewangelii według świętego Łukasza z 19 rozdziału 8 i 9 werset. Wsłuchajmy się wspólnie w Boże Słowo. Kto ukrywa występki, nie ma powodzenia, lecz kto je wyznaje i porzuca, dostępuje miłosierdzia. Zacheusz rzekł do Pana: Panie, oto połowę majątku mojego daję ubogim, a jeśli na kim co wymusiłem, jestem gotów oddać w czwórnasób. A Jezus rzekł do niego: dziś zbawienie stało się udziałem domu tego. Jako słowo komentarza książeczka z Biblii na co dzień podaje nam cytat z Nicoli Fulcomer: kto doświadcza miłości i odpuszczenia win, bez problemu powie: przykro mi. Drogi partnerze, kochane dziecko, drogi współpracowniku, źle się zachowałam. Drogie siostry, drodzy bracia w Chrystusie Jezusie, dziś przeżywamy trzecią niedzielę pasyjną i w czasie liturgii wstępnej będziemy śpiewać Oczy moje patrzą na Pana. Będziemy razem z duchownym przeżywać te słowa, które będą miały za zadanie przygotować nas do przeżywania tej niedzieli w czasie pasyjnym. Co to znaczy patrzeć na Pana? Co to w ogóle patrzeć na coś? Bo myślę, że z jednej strony byśmy spojrzeli na ten fakt jako na pewną oczywistość. Coś się dzieje, coś nas zachwyca, coś zwraca naszą uwagę, patrzymy na to. Ale dzisiejsze teksty biblijne, ale także i te z książeczki z Biblią na co dzień podane nam dzisiaj do rozważenia, te słowa nie zakładają bierności przy patrzeniu. Nie zakładają tego, że jedynie patrzymy i na tym kończy się nasza aktywność. To patrzenie ma w nas coś powodować. I przecież czas pasyjny jest tym czasem, w którym patrzymy szczególnie na krzyż. Patrzymy i przecież to nie jest dla nas jedynie obraz, czy jedynie symbol, ale idzie za tym cała nasza teologiczna wiedza, całe nasze religijne uczucie, że ten krzyż ma w sobie potężny ładunek przede wszystkim miłości do nas. Jeżeli miłości, to ona powinna w nas coś powodować. I czy te dzisiejsze teksty z książeczki na co dzień właśnie o tym traktują, o tym, że patrzenie na Jezusa, patrzenie na zbawienie, które daje nam Bóg, powinno motywować nas do tego, że w naszym życiu nie jesteśmy bierni, ale zaczynamy działać. Zaczynając oczywiście od samych siebie. Tak jak w tych słowach mądrości o tym, by wyjawiać pewne swoje błędy i dzięki temu uwalniać się od nich, rozwijać siebie, zmieniać siebie, a nie tkwić i czekać na zniszczenie, ale także tak jak i w słowach o Zacheuszu, kiedy to Jezus, wysłuchując jego, człowieka, który może nie miał szacunku i poważania u innych, patrzy na jego serce, na jego zachowania, które wypływają z serca i na jego szczerą i uczciwą deklarację, jeżeli nawet coś wymusił na kimś, odda to czterokrotnie. Bo chce, żeby jego życie miało pewną wartość i jakość. Czas pasyjny jest też po to i dla nas, byśmy mogli, wpatrując się w Chrystusa,
Chcieli reflektować cały czas swoje życie, ciągle je ulepszać, zmieniać, a tym samym dając ten odzew od nas, że ta miłość Boża poprzez krew Chrystusa nie jest nam obojętna, a łaska, którą tam zyskaliśmy, nie jest czymś tanim i pospolitym. Dlatego niech ten czas pasyjny i ta niedziela dzisiaj będzie dla nas pełna refleksji, pełna również i optymizmu, bo spotykamy się w naszych kościołach nie z surowym sędzią, ale z kochającym nas i miłosiernym Bogiem. Takich spotkań wam życzę, życzę również i sobie. Zostańcie z Bogiem w błogosławionej niedzieli. Wszystkiego, co najlepsze dla was. Z Bogiem.